World League of Players. No i cóż, przenosimy się szybciutko. 5 świateł się zapala. Startowali. Już jakiś bolid rozbity, kaczytka już w bandzie. Już pierwsi kierowcy w gravelu. Jakiś bolid Red Bulla. Sponsorem Red Bulla. No już widać, że naprawdę sporo, natomiast jestem w szoku, kogo widzimy teraz na pierwszej pozycji, Patrick. Jak? No i mamy karambol. Nie. Patrick. To. Patrick z pierwszego miejsca spada. No mamy już tą walkę od samego będą początku. Bok. Ależ walka i Bramol wychodzi z zwycięsko. No gdzieś tutaj znalazł te cenne centymetry i na razie utrzymuje się za jego plecami. Natomiast na razie walka z tyłu, Sandersik i Pepik. No i za chwileczkę zobaczymy, kto tutaj z tej walki wyjdzie lepiej. Na razie widać, że Sandersik broni się. Pepik od zewnętrznej, ale jednak tutaj Sandersik pięknie domknął. Wyjście strzykane. Marchewa będzie dive'ował. Ale brek przestrzelone hamowanie. Tuż za Karlinem jakiś kontakt, tam musiało dojść do kontaktu. Wchodzą bok, zakręt. Lordzika widzieliśmy i zespół Campos gdzieś tutaj na przodzie, na razie Maku. W tych warunkach ciężko. Ma kupić. Tutaj zamieszanie z tyłu, tak przez moment, Pepik, tak to bok, wyglądało. Bok, Tamburello, Jezus Maria. Pepik. W gravlu. Dobra, no i zobaczmy. Lordzik. Delikatnie. Jakby się przymierzał tutaj do Januszka. No próbuje znaleźć tą lepszą linię. Zobaczmy teraz. Zaatakował. Ale jednak no brakuje. No nie doczekał się Sandersik i teraz walka z Telem, ależ tutaj piękny atak, troszeczkę nastąpił kontakt tych dwóch kierowców, ale jednak no Sandersik obronił tą pozycję. Zobaczymy za moment, czy jeszcze tutaj od tej zewnętrznej Tel tutaj zaczyna wychodzić i wiadomo, że do tego pierwszego zakrętu no będzie Lordzik ciężko. Lordzik bok z Januszkiem, Tamburello wjeżdżają. Lordzik po wewnętrznej. Ale Januszek jeszcze będzie się odgryzał. Zrobił to. Moje. Zrobił to. Lordzik wychodzi. Zwycięsko. Będzie bok w Tamburello będą wjeżdżać. I Marchewa po zewnętrznej objeżdża GTR-a. Świetny manewr kierowcy, naprawdę. Pięknie to wyglądało. Najbliżej kierowcy siebie, Rumble. Czyli Marchewa i wycięża. Pitlonix to dojeżdża. 15 tysięcznych. Za Brombolem. 2, 3, 4, 5 świateł i światła zgasły w tym momencie. Brombol, Marchewa. To będzie pierwszy.
Marchewa z lepszym startem niż Brombol, ale to są też inna mieszanka. Wow, jakiś tam karambol już na końcu. Ostro się na pewno rozpoczął ten wyścig. Posypały się części. Mamy... Lord wyprzedza uszkodzony bolid Pepika. Sporo tej walki na początku, teraz Januszek, walka z Telem, zmuszony Tel do zdjęcia tej kary, no i tutaj oczywiście jeszcze Pitlonix i Brombol, no będziemy chyba oglądali tą walkę do samego końca. Lordzik, bok, bok, z Patrixem jakiś kontakt tam był. Wow. No nie tak, nie tak. Nie tak, ale się teraz spotkali na tym zakręcie kierowcy. No i cóż, no Lordzik jedzie, natomiast gorzej z Pepikiem. Więc no naprawdę, ależ dużo takiej nieczystej teraz walki widzieliśmy. Januszek prawie wypchnął Lordzika. Lordzik się broni. Lordzik będzie miał następny zakręt po wewnętrznej, czyli... Oj! Myślałem, że tam dojdzie do spina. Czy Karlin? Już... Widziałem śmierć kierowcy... Kierowcy Campos. Na szczęście bez urwanego skrzydła. Barty... Traci pozycję na rzecz Lordzika. Lordzik będzie miał DRS. Barty się nie odgryzie. Pitlonix już. Będzie wchodził bok, tam Burrell z Thundersickiem, ale jest przed... Wow! No, niestety, troszeczkę tak myślałem, że tak to się skończy. Że te softy będzie... jest dive. A Marchewa będzie miał troszeczkę więcej trakcji na wyjściu, ale i tak Rumble. Sam bok. Leciutki kontakt tam był. I Rumble wchodzi zwycięsko z tej walki. Można się uczyć obrony, no teraz oczywiście DRS u Marchewy. Ojeju! Aż za nie mówiłem z wrażenia, co tu się wydarzyło. Nie potrafię tego wytłumaczyć, drodzy państwo. No nie wiem, czy Patrix wjechał w Marchewę, czy Marchewa w Patrixa. No mi tutaj na pewno na razie Marchewa i Brombol cało. Może gdyby Brombol nie naciskał na Marchewę, który teraz właśnie przebija się pięknie na drugą pozycję. No ależ tutaj Marchewa przegapił sytuację i w tym momencie no opony, jeszcze raz opony. Co teraz? No zdecydowanie Thundersick jechał po zwycięstwo tutaj. No nie wiem, na pewno trzeba będzie to jakoś przedyskutować, bo przecież nie mogłoby tak być. Oczywiście no Thundersick, Lordzik i Brombol, tak mi się wydaje, tak się układało to podium, bez dwóch zdań. A no może czasem... Marchewa by wskoczył przed, jakby Brombol by był drugi, a Lordzik by mógł spaść na czwartą pozycję. Masakra. Lordzik zwycięża, ale już spadł na drugą pozycję, Marchewa też jeszcze przeskoczy Lordzika. Jest, czy Barty? Barty chyba już nie przeskoczy Lordzika, może? Nie. Czyli Brombol zwycięża. Wyścig. GTR Marchewa drugi, Lordzik trzeci, Barty czwarty, piąty Kaczyka, szósty GTR, siódmy Tel i... Siódmy Tel właśnie dojeżdża do mety. Pepi jeszcze się dojechać do mety. No naprawdę niespodziewana końcówka, na pewno Barty duże gratulacje. World League of Players.